Siema. Zbliża się koniec sezonu. Barcy coraz bliżej do tytułu mistrzowskiego. Także zajebiście. Nagrałem to 8 w poniedziałek. I dzisiaj zrobimy sobie czyszczenie składu Barcelony. Zobaczymy, jak ja bym wyczyścił skład. Ogólnie to jest tans piłkarzyków podjebany. My tak robimy, chyba już tak taki film też kiedyś robiłem, ja nie pamiętam, ale ogólnie tak, zdaje mi się, że lepiej pójdzie. Dodatkowo mam Transfermarkt, lecimy po Transfermarkcie i tyle. I przy okazji będą zawodnicy w tym sezonie wypożyczeni z FC Barcelona, także po kolei. No, zaczynamy od bramkarzy, Ter Stegen zostaje. Nie ma nic do gadania, no. Ciężko będzie zrobić drugiego następcę i tyle, no trzeba, po prostu trzeba. Trzeba, żeby został i tyle. I jaki Peña? Dobry rezerwowy. Dobry rezerwowy, jak też czekam na kulturę, to wydaje mi się dobrze się miarę pokazywał. Nie ma tu nic do gadania więcej. Po prostu dobry rezerwowy. Arnaud Tenas, trzeci bramkarz. To jest trzeci bramkarz. Ale dałbym tu żółtą kartkę względem takiego wypożyczenia, jakby chciał się gdzieś pograć. Ale wydaje mi się, że trzeci bramkarz, to jest trzeci bramkarz, nie chce tam siedzi. Ktoś musi bronić strzały piłkarzy na treningach. Araujo zostaje. Nie ma cudownych chęci. Koundé zostaje. Christensen zostaje. Żaden jak na mój gust, bo naprawdę w przypadku Christensena też nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobry transfer. Naprawdę jest dobrze, jest dobrze. Eli Garcia. No, tutaj jest propozycja, żeby go wystawić na CDM, a wydaje mi się, że jeżeli w przyszłym sezonie zobaczymy go bardziej na CDM, no to oczywiście i Xavi go tam widzi, no to rzeczywiście dobra opcja. Wydaje mi się, że zostać jest takim dobrym też rezerwowym w końcu, kiedy ktoś jest skontuzjowany i tyle. Alejandro Balde zostaje. Znaczy nie powiedział jeden tego piłkarza. Marcos Alonso. Dałbym mu żółtą kartkę, bo mało się pokazywał. Czasami też na środek obrony. Ogólnie no, trochę bardziej kibic go uważał chyba za flop, ale ja uważam, że... Znaczy ja się po nim nie spodziewałem jakiejś, nie wiadomo czego, po prostu stwierdziłem, że będzie po prostu rezerwowy i tyle. Więc no, ale żółta kartka. Jeżeli pojawiłaby się oferta, to tak, jak nie, no to nie siedzi, nie, chyba nie narzeka na rolę rezerwowego. O, Jordi Alba. Tak, zaczynają się kartki. I tu jest ta akcja, że jestem między czerwoną a żółtą, ale tylko dlatego, bo ja bym udał chęci czerwoną, żeby pozbyć się tej starej już generacji Barcy i zastąpić ją powoli tą nową. Właśnie Balde i Alba, żeby był naszym już rezerwowym, żeby na nim polegać. Ale wiem, że jak wróci Messi, to on wiem, że miał dobry kontakt z Albą na boisku i widać to było podczas meczu, więc nie wiem, czy Messi byłby taki znowu szczęśliwy, żeby po prostu zabierać mu Jordiego. Więc no nawet żółta kartka po prostu chyba dla mnie. Zaczęła się już pozbywać tej starej generacji. Trzeba po prostu ich zastępować. Bo nie wszyscy będą grali do końca życia. Także Alba żółta kartka. Roberto czerwona. Sergio Roberto to jest dla mnie człowiek, który nie wiem co jeszcze robi w tym klubie. On może ma dobre występy. Bo ja pamiętam któryś mecz w Lidze Mistrzów, że miał naprawdę spoko. Ale jakoś tak, no, ja nie mogę, dlaczego on cały czas tam jest, dlaczego nikt go nie chce? Dlaczego nikt go nie zechce? Niech on już pójdzie, proszę, ja go już naprawdę nie chcę.
To jest człowiek, który mnie bardziej chyba irytuje tym, że jest, niż to, że coś robi w tym klubie. Sergio Busquets, chyba daje bez ogródek czerwono, wydaje mi się, że ten kontrakt się kończy, nie ma sensu go przedłużać. Niech to idzie do Interu Miami, jeszcze tam zarobi coś i tyle. A na CDMA coś się znajdzie. To nie będzie łatwe do zastąpienia piłkarz, ale raczej no już trzeba też się pożegnać. Dobry piłkarz był, znaczy jest dalej, ale to już nie jest to, trzeba się po prostu oczywiście tych starszych już pozbywać naprawdę i dać im grać gdzieś indziej. Pedri, kto by się spodziewał, Gavi zostaje. Frankie de Jong. O, Frankie de Jong to jest ciekawa opcja. Bo tutaj naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj tak. Zostawiłbym go. Zostawiłbym go, ale tylko wydaje mi się, że ten piłkarz już osiągnął taki swój sufit tego, co mógł osiągnąć w Barcelonie. Wydaje mi się, że jeżeli on by chciał się gdzieś przenieść, to byłoby to dla, z korzyścią dla niego. To dobry wiek. Myślę, że dobra oferta mogłaby do niego przyjść, więc no, jeżeli dobra oferta, to może bym to przemyślał, więc powiedzmy, że taka żółta kartka, że dobra oferta, naprawdę taka transfer market pokazuje 60, ja bym powiedział tak 80 milionów, no to nie wiem, thank you for współpraca, ale no, a tak to raczej bym go zostawił. Frank Kessy, tutaj miałem duży zgryzyt, duży zgrzyt, bo ja stwierdziłem, że to nie będzie taki, bo ja w sumie nie wiedziałem, że ma 26 lat, myślałem, że jest starszy, ale dobra. Ogólnie rzecz biorąc, ja uważałem, że Kessy, no to będzie taki jeden rok strzał, żeby sobie pograć, Barcelona później, no. To też był raczej niepodstawowy. Kurde, tak mówiłem, że no, że chciałbym do Gindogana dla Kessiego, tylko że Kessi też no, jest młodszy od niego, to byłoby trochę głupie. Chociaż ja twierdziłem, że Kessi ma 28, a nie 26, ale trochę go powiedział 26. Więc no. Opcja, wydaje mi się, że ja bym go jeszcze jednak zostawił, ale wydaje mi się tak samo jak Dion, że jak przyjdzie dobra oferta, powiedzmy tak, to jest 30 coś milionów euro, 35 powiedzmy, to no niech idzie, ale tyle. Pablo Torre, dobrze, zostaje raczej, no, masz dobrą taką żółtą kartkę względem wypożyczenia gdzieś, żeby sobie pograł więcej. Ale no, raczej mogę zostać tak. Na wypadek kontuzji kogoś. Fati. Fati już na początku tamtego sezonu mnie troszeczkę tak irytował. Już wtedy myślałem o sprzedaży Fatiego. I wydaje mi się, że tutaj, no raczej czerwona. Wydaje mi się, że Fati to już jest taki w Barcelonie przegryw, znaczy przegryw, no. Gdzieś tam wielki tej Barcelonie osiągnął, ale wydaje mi się, że dla samego Fatiego najlepiej będzie, jak rzeczywiście będzie sobie nowy klub, w którym sobie pogra, w którym naprawdę się troszeczkę odbuduje piłkarsko. I tyle. Ja uważam, że to była będzie naprawdę lepsza opcja dla niego, niż jakbym miał siedzieć w Barcelonie, bo po prostu sobie karierę zmarnuje. I tyle, ja bym go po prostu, no dał czerwoną kartkę do Fati, po prostu, żeby sobie poszedł gdzieś grał. Ferran. Tu się tutaj zastanawiam, żółtą czy czerwoną. A na stacji dam żółtą. To jest dobry zmiennik. Ale nie wiem, czy on chce być zmiennikiem. Jeżeli on chce trochę więcej grać, to niech idzie gdzieś. Zresztą to jest też dobry piłkarz wiekowo, dobra oferty. Mógłby sprzedać, jest tutaj żółta karteczka do niego. Dembele. Dembele dla mnie zostaje, tak szczerze. No,
Co prawda jest szklany, ale wydaje mi się, że daje dużo. Chociaż dobrze się dogaduje z Robertem. Zostaje. Nie ma opcji. Rafinha. Jeszcze kilka tygodni temu na początku roku. To powiedział wprost, że żółta kartka albo nawet czerwona. Ale teraz to bym. Wydaje mi się, że żółta, jak maksymalnie, ja bym go chyba zostawił, to też powoli się odbudowuje. Wydaje mi się, że na jeszcze jeden sezon dać mu szansę. Jak nie, no to po prostu. Papa. Robert. Nikt nie Robercika z Barcelony ruszał nie będzie. Tylko tyle wam powiem. I dalej, to był skład. Aktualnie jeszcze wam pokażę wypożyczenia. Wczoraj sprawdzałem specjalnie. Tych wypożyczeń było chyba 6. Więc tak, wiele szybko przetrącę, bo w sumie 10 minut już jest, ale tyle, o, coś się zepsuło, czekajcie chwilę. Dobra, mamy te wypożyczenia w końcu. 6 wypożyczeń, tutaj raczej nie ma za dużo do dyskusji, uważam. Więc po kolei Lenglet i Umtiti, tutaj życzę do jednego walka obrońców z Francji, out, oboje. Umtiti miał dobry sezon w Lecce i chcą go kluby mediolańskie. Jeżeli ktoś chce go kupić, to niech go kupi. Ja naprawdę niech go kupi ktokolwiek. Lengleta też. Naprawdę wiem, że Tottenham nie jest warty, żeby go kupił. Jeszcze nie jest het do jego kupienia go, więc to może być problem. Ale no, wydaje mi się, że trzeba ich się pozbyć. Ebde. Prawda jest taka, że jeżeli klub opuści Fati i Torres, to Ebde po takim dobrym sezonie, jaki miał teraz w Osasunie, to wydaje mi się, że powinien wchodzić jako taki dobry rezerwowy na sezon. I jeżeli by zobaczył sobie tak więcej, jak wygląda gra w Barcelonie, zobaczył, czy chce rzeczywiście w tej Barcelonie być, czy nie. Więc Ebde zostawiamy. Niko. No, nie wiem jak. Ogólnie sezon w Walencji w tym sezonie jest. Nie powiem jaki. Ale Niko, wydaje mi się, że to byłoby takie, żebym go przywrócił i dał na jeszcze jedno wypożyczenie, więc dałbym taką żółtą karteczkę, żeby sobie pograł na przykład w takim klubie, który zagra w lidze konferencji na przykład. I tak, jeszcze zostało dwóch. Jest Alex Collado, ale to raczej chyba out. No już taki starszy piłkarz, już tak podchodzący po starszego, już raczej nic ludzie wejdzie bardziej, no to poczynienie do Elche. Elche też, to w ogóle jest jakaś katastrofa. No ja bym go oddał po prostu gdzieś, nawet za darmo chyba. No i Serginho Des i tutaj mam problem. Milan jest sezon raczej taki średniawy, bym powiedział. Znaczy kibice Milanu powiedzieli. No jest szykowany do wypożyczenia do Unionu. No tak, ja uważam, to jest dobre prawo obrońca, więc. Dobra, dajmy mu żółtą kartkę. Powiem tak. Bo jeżeli mamy go wypożyczać znowu, no to wydaje mi się, że kompletny odpowiednik to być, ale jeżeli on chce, to wydaje mi się, że to jest solidny zawodnik, że naprawdę to prawo obrony jako taki rezerwowy po prostu. Zwłaszcza jak sprzeda się Roberto i generalnie innych zawodników, to powinien spokojnie sobie tam wejść i sobie poradzić. To chyba tyle. No, to będzie tyle. Także to jest czyszczenie moje FC Barcelony. Dajcie znać, kogo wybyście zostawili, kogo sprzedali. A ja się zamierzam się.